Hej, witajcie. Wybaczcie, że w piątek nie było codziennika, ale to dlatego, że byłem na Mazurach, a tam jeszcze nie znają internetu. Mogliście zauważyć to, o tym powiem jutro. Więc wyjechałem do domu rodzinnego na Mazurach. Spotkałem się z rodzicami, bratem, psem i kotami. Pod koniec mojego pobytu przyjechała nawet siostra ze swoim kotem Daytonem. Na Mazurach spotykam się zawsze ze swoim przyjacielem Maćkiem. Z Maćkiem znamy się od 6 roku życia, chodziliśmy nawet do końca gimnazjum, przez całą podstawówkę, zerówkę, gimnazjum, chodziliśmy nawet do tej samej klasy, mieszkaliśmy na tej samej dzielnicy przez cały czas. Z nim też pierwszy raz w życiu w ogóle piłem alkohol, więc no ostatnio wiadomo, mniej jest czasu na takie wypady, ale kiedy przyjeżdżam do tej wsi, to za każdym razem. Jeśli pogoda jest fajna, to idziemy na Czarne, takie jezioro, i patrzymy po prostu z roku na rok, jak przyjeżdżamy, jak coraz bardziej się to wszystko rozpada. Na początku siadaliśmy pić piwo na moście. Ale ten most, kiedy byliśmy tam 2 lata temu, był zablokowany, nie można tam wchodzić. I wtedy też siedzieliśmy na tym moście, który się już trochę rozpadał i strach było na nim stać. Rok temu mostu już nie było, były tylko pale wystające z wody, więc siadaliśmy trochę obok. Obecnie ten punkt nad jeziorem przypomina coś jak ze Stalkera Tarkowskiego, dlatego że tak jakby kojarzymy tę całą zieleń, jest taki opuszczony budynek, a dookoła jest wszystko zarośnięte. Bo tam nikt nie chodzi, tam już niczego nie ma. Teoretycznie jest jakiś hotel, teoretycznie jest jakaś wypożyczalnia łódek, ale jest czerwiec i to jest nieczynne. Więc patrzysz na to i wszystko co słyszysz to są dźwięki natury, bo dźwięki drogi nie dochodzą tam. Więc tym razem też siedzieliśmy, piliśmy sobie piwo na takiej resztce pomostu, która służy jako wypożyczalnia łódek, ale żadnych łódek tam nie było. Piliśmy sobie piwo i gadaliśmy w sumie, jako że możemy już w sumie gadać tam o czymkolwiek, to gadaliśmy o czymkolwiek i przy okazji cykaliśmy sobie zdjęcia jeziora. Do domu z takiej wyprawy zawsze wracam pewnym małym mostkiem. Zaraz obok tego mostku rozciąga się jezioro, a pod tym mostkiem jest kanał. No, most prowadzi przez kanał. Rzecz w tym, że między kanałem a jeziorem jest taka malutka tamka, która służy prawdopodobnie do tego, żeby tam nie zalewało wszystkiego. Więc z tej tamki, z jeziora pływa woda do kanału, ale nie może już wrócić. Rzecz w tym, że tym razem z wodą wpłynęło tam 8 małych łabędziątek. Kiedy ja pojawiłem się na miejscu, ich rodzice już czekali na jeziorze i czekali, aż te małe łabędziątka wrócą, a nie miały jak wrócić, próbowały tymi łapkami przebierać. A czwórka młodych ludzi stała obok i kombinowała, jakim można pomóc. Więc ja też stanąłem i zacząłem się zastanawiać. Za każdym razem, kiedy moi ludcy bracia próbowali zbliżyć się do tych brzydkich kaczątek, byli częstowani przez ich rodziców takim potężnym syczeniem. Nic przyjemnego. Można było założyć, że gdyby weszli do wody, było dość płytko. Gdyby weszli tam do tej wody, to prawdopodobnie doszłoby do jakiegoś rozlewu krwi. Nie wiem, co te łabędzie potrafią, ale są duże i silne. Ludzka młodzież postanowiła się nie poddawać. Odłożyli swoje butelki wódki, butelki Pepsi i zaczęli szukać jakichś patyków, długich patyków. Współpracowali ze sobą, podkładając te dwa kijki pod pisklęta i delikatnie pomagając im, podrzucając je co do góry na tyle, żeby mogły przedostać się na drugą stronę i wrócić do swoich rodziców. Jedno po drugim pisklaki były nieco podnoszone przez ludzi i to dawało im wystarczająco wertykalnej przewagi nad tamą, żeby mogły przedostać się na drugą stronę. Ja byłem rzecz jasna najbardziej zaskoczony, że one po prostu jak tępe zwierzaki nie wracały z powrotem i nie spadały tą tamą, ale nie, trzymały się, siedziały zaraz obok mamusi i czekały na dalszy rozwój wydarzeń i aż cała brać się przedostała. W końcu udało się uratować wszystkie ptaki. Łabędzie po prostu odpłynęły w głąb jeziora, gdyby nigdy nic, żadnego dziękuję, niczego. A ja krzyknąłem tym ludziom, jesteście wspaniałymi istotami ludzkimi. Ja sam przyznam, że nie pomagałem, bo byłem po tych paru piwach i byłem bardzo manualnie bezużyteczny w tamtym momencie. Żałuję tylko, że nie wyjąłem kamery, bo miałem kamerę ze sobą. Na początku myślałem, że to będzie dobry pomysł to kręcić, ale z drugiej strony
taka, tak pomyślałem sobie, że to takie eksploatowanie nieszczęścia i że to by było nieodpowiednie. Dopiero po fakcie doszedłem do wniosku, że przegapiłem szansę na takie naprawdę dobre reporterstwo. Nie takie, które mówi, że o, tylu ludzi umarło, te tsunami, zresztą, kogo to obchodzi? Po prostu nie to, które pokazuje te wszystkie tragedie i to zło, tylko pokazuje tych naszych małych bohaterów. I tak naprawdę to są ci ludzie, którzy robią największą różnicę.